Siemano Mili, Oliwii Myszczynkienko. Wziąłem trochę, bo przeglądałem internet. Patrzę, jak oni trzymają wędki. No, już mnie to nie obchodzi, ale to jest anty w ogóle wędkarstwo, to co opowiadałem. Prędzej dogadałbym się z takim osadzonym w dom w Tworkach, który jest do końca życia osadzony, no bo nie może wyjść, bo nie wiadomo co zrobi. I szybciej bym się z nim dogadał i od niego szybciej pobrałbym jakąś wiedzę, niż od tych zjebów. Jeden zjeb mówi, no kiedyś to jak kręciłem co parę tygodni filma, a teraz to kręcę prawie codziennie. A wiecie, że kręcą prawie codziennie, czy oni kręcą? A wiecie, że tak jest? Bo nie ma rybków. Bo to oni wybili te ryby. Pokazując miejscówki, pokazując te zrywki, te trole, reklamując te wszystkie cuda techniki. I teraz nie ma pieniążków, bo nie ma rybów. Raz. Dwa. Że benzyn drogi. Trzeba pojechać, nie wiem, stąd do Płocka na przykład. To już jest parę groszy, nie? A nie? A tu idą takie czasy, że nie wiadomo, czy będzie czym się ogrzać. Chrustu będzie być za mało. Zresztą dlaczego zabierają chrust bobrom? Pytam się. Jak to jest? I owadom? I myszkom leśnym? Jak to jest? Co to znaczy? Także mnie nie jest ciekawie. I zaczyna się płacz, bo nie ma pieniędzy. Dlatego są te filmy kręcone. Jeden zjeb zauważył, że ilość filmów nakręcanych, czy to na YouTubie, czy tam na TikToku, jakimś innym szmoku, to przekłada się na sprzedaż. No to można powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, która się dowiedziała takiego zjeba, że rzeczywiście tak jest. No ja tak będę robił w takim razie. Kupię kilka kamer, żeby nie nosić kamery to tu, tam. Biorą się z zjeby, biorą się za handel, biorą się za wędkarstwo, biorą się za edukację. O, zamknąłem psa, żeby mi się tu nie kręcił, bo nie chcę, żeby mnie lizał tutaj. Wiecie, bo to jeszcze jest w sumie rana, która powinna być wziąłem, będzie mnie tu lizał. Jakiegoś zjeba mi w pieprzy pod. Tam dopiero będzie. On tu jest blisko, mogę nie zauważyć. Jedno lizanko, chociaż pies to mój znajomy, kiedyś właśnie 3 tygodnie temu pogrzeb był. Też wędkarz. To chlasnął się kiedyś na rybach. No i takiego wilka miał. Jaką się parę nazywał ten wilk, tak. To małolatami byliśmy. Chlasnął, krew mu leciał, on dał temu psu, ten pies mu tą krew wylizał. I żył do wieku 58. To może zrobimy ekstra cenę. Ale cena będzie obowiązywała tylko tego jedynego dnia. Nie ma już we wtorek tej ceny. Nie ma, bo towar się sprzedał. Poważnie. Zrobimy na przykład zanętę sensasa w super cenie. Po 15 zł. Pasuje? Warunek. Najmniej 10 sztuk. To nie tego wybranego przez was, tylko przeze mnie. Nie wysyłam. Chyba, że wysyłka no to 100 kg i musicie sami kuriera. Ja tego nie będę pakował i się z tym branzlował. Chcecie? Proszę bardzo, kartonik. Wysyłka 100 kg, czyli 10 kartoników. I sami zamawia się kuriera, kurier to pakuje. Po 15 zł. Plus koszty. A to wysyłka już w waszym zakresie oczywiście. Pasuje oferta tylko i wyłącznie na poniedziałek. Powtarzam, jutro. I nie ma już dalej co tego, no bo nie będzie. I tak co dzień będziemy robić fajne oferty. Handel powinien być handlem, ale jest tak wszystko jest skurwiałe. Tak jest wszystko przez tych zjebów zjebane. Zaproszę tutaj zaraz pana zjebę. I pan zjeba... Poznaliście już pana zjebę? 2 odcinki wcześniej, chyba przedwczoraj. I pan zjeba za chwilę zaśpiewał piosenkę. No, poczekajcie. Zjeba!
Nie, to jest głuche, nie dość, że głupie, to głuche. Chyba pijany, albo po narkotykach leży. Zjeba! Co? Chodź tutaj, byś śpiewał! Zaraz! No chodź, kurwa, tutaj, do nogi! Idzie już. Nie pykaj, chamie jeden ty! Tu ludzie cię będą oglądać. Przepraszam, panie szefie. No! Ruchy! Ja to w ogóle, mnie to już nie będzie, idę w pizdu na siebie patrzeć. Sam tu zostajesz, tylko mi tu kurwa nie obsraj tego. Wersalki mi nie obsraj! Dobrze, szefie. Dzień dobry. Dzień dobry, mam taką samą koszulkę jak szef. Krzyczał na mnie! Krzyczał na mnie! Piwko zostawił. Nie zauważy. I dolewa się, zobaczcie, tyle ile było. Nie zauważ. No. Orzeszków. Jak mu dwa zje, też nie zauważy. Niam, 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 niam. To śpiewam, mam teraz, jak to mówi mój szef Mili, piosenkę. W wędkarskim świecie niespodziewanie zjawił się wybryk natury. Rozsiadł się z tyją niczym królewicz, ale naturę ma rury. Mędzi i pierdzi szparą oralną, jakby coś wiedział w temacie. Fakt jest niestety wszystkim znany, ma tylko obsrane gacie. Mąci i miesza w naszej kulturze, po to by zgarniać srebrniki. Każdy przytomny, zdrowy i mądry wie, że to są absurdziki. Imię ma polskie, nazwisko także, facja ta raczej plemienna. Każdy, kto spojrzy na jego lico, wie, że to postać jest ciemna. Następnym razem wam zaśpiewam, bo muszę iść sobie do kolegów, muszę iść narkomanów. Muszę iść do kolegów narkomanów. Krzyczał na mnie! Aaaa!